Witajcie. Na tej lekcji omówię klasy w Pythonie, przynajmniej te podstawowe rzeczy, które się wiążą z programowaniem obiektowym. A jeżeli nie wiecie, czym jest programowanie obiektowe, to odsyłam do takiej nie lekcji 49 z kursu C. Wprawdzie język inny, ale idea programowania obiektowego identyczna. Link znajdziecie pod spodem. Zapraszam. Przygotowałem dla Was trzy klasy. Każda kolejna klasa będzie wnosić pewną nową treść. Pokazywać nowe elementy. Na początek, klasa organizm bardzo prosta składa się tylko ze słowa kluczowego klas, obecnego w wielu zresztą językach podobnie tutaj jest też w pytonie z nazwy własnej coś, co wymyślamy sobie sami dobry zwyczaj, żeby klasa była z dużej literki ale to nie jest jakiś wymóg. Tutaj programista rządzi, robi co chce ale jakieś takie stałe konwencje przydają się. Uwaga, Mam tutaj zdefiniowane jakby dwie zmienne. Oczywiście widzimy, że tu już jest po dwukropku. Całe to ten blok instrukcji jest już wcięty, czyli jest częścią tej definicji klasy. Mam tutaj dwie zmienne, które stają się cechą tej klasy, własnością. Można, można też spotkać określenie polem klasy. I tu od razu im przypisuję wartości. Dla zdrowia setkę, dla opisu napis to żyje. Co to oznacza? To oznacza, że te pola będą ściśle związane z tą klasą, a nie konkretnymi obiektami, które na podstawie tej klasy utworzę. Zatem cała klasa będzie posiadała te dwa pola. A oto dowód. Popatrzcie, tutaj wyświetlam sobie te właśnie pola, o w tej linijce, przy czym nie odwołuje się do jakiegoś istniejącego obiektu danej klasy, tylko odwołuje się do samej klasy. Organizm.opis. Kolejny napis, tutaj zdrowie rzutuje na napis i konkatenuje z napisem procent zdrowia. W efekcie, cała ta linijka pobierze sobie to słowo to żyje i tą setkę i zrobi z tego o tutaj ten dokładnie napis. To żyje i ma 100% zdrowia. To jest cecha całej klasy. A co się z nią dzieje, kiedy stworzymy jakiś obiekt? Popatrzcie, tu tworzymy obiekt tej klasy, takiego reprezentanta. To już jest konkretny, namacalny obiekt, a nie jakaś tam abstrakcyjna klasa. Tutaj mamy nazwę klasy i dwa nawiasy, co sugeruje właśnie, że będziemy przywoływać konstruktor. Jeśli nie wiecie, co to konstruktor, to za chwilkę. Po prostu tak tworzymy nowy obiekt. I teraz ten nowy obiekt klasy Organizm o nazwie O1 powołuje się na jego cechę opis i zdrowie. Ten obiekt formalnie nie miał takich pól, a zatem czy tutaj będzie błąd, czy coś się wyświetli? Otóż wyświetli się. Wyświetlą się dokładnie cechy tej klasy. Zatem jeżeli tutaj interpreter nie znajdzie pola opis w obiekcie ani zdrowie, to spróbuje znaleźć takie jako, takie cechy całej klasy i te tutaj jakby wstawić i to dokładnie zrobił. Tutaj dowód, że to tak właśnie jest. Oto mam drugi obiekt. Też klasy organizm, ale tym razem dla tego drugiego obiektu O2 wpisałem coś do pola zdrowie. 200. I teraz wyświetlam. Popatrzcie. I teraz tak. O1 zdrowie to jest ta linijka dalej jest setką. Zatem O1 nie miał pola zdrowie odwołał się do tej setki z całej klasy bazowej. O2 natomiast wyświetlił dwusetkę. Zatem O2 ma swoje własne zdrowie i nie jest to ta setka. Z cechy całego organizmu, bo tu, jak wyświetlę sobie to zdrowie dla całej klasy, to dalej jest setka. Zatem to 200 stało się już indywidualną cechą obiektu O2. O2 zdrowie to nie to samo co organizm. zdrowie, ok? No ale to, to jest takie właśnie związane z tym, że tak zdefiniowane tutaj te zmienne są przypisane do całej klasy. A tutaj jeszcze ciekawostka, czy można zmienić tę wartość? No tak, popatrzcie. Organizm.zdrowie staje się 300 i wyświetlam jeszcze raz te polecenie tutaj. I co się dzieje? Tym razem o 1 zdrowie nie odwoła się do setki, tylko do tego 300. Zatem widzimy, że o 1 zdrowie to jest ta cecha całej klasy. Ale ponieważ o 2 miało utworzoną w locie własną cechę zdrowie, o 2 zostawia tą 200 tutaj wpisaną no i tu mamy dowód że organizm zdrowie rzeczywiście zmienił wartość to jest 300 zatem ta linijka będzie miała 300 200 300 ta część służyła temu żeby pokazać wam jak stworzyć jakieś zmienne takie cechy przypisane do całej klasy spójrzmy na kolejne klasy następna klasa to książka i tu zobaczycie, jak stworzyć własny konstruktor. Przypominam, konstruktor to taka metoda specjalna, która jest wywoływana w momencie, kiedy tworzę nowy obiekt. Czyli gdybyśmy tutaj w klasie organizm mieli taki konstruktor jawnie zdefiniowany, to moment, kiedy tworzyłem obiekt tej klasy, tutaj o jeden staje się organizm, byłby takim niewidocznym momentem przywołania do życia. Konstruktora. Tutaj taki konstruktor definiuje już jawnie i co tutaj mamy? Zobaczcie. Po pierwsze, nazwa takiego konstruktora to jest tak jakby wewnętrzna metoda w ramach definiowania klasy, dlatego zaczynamy to od def, czyli taka funkcja, i tutaj są dwa razy podkreśnik, następnie słowo init i znowu dwukrotnie podkreśnik. A potem, tak jak przy każdej funkcji, w nawiasach podaje argumenty. Przy czym kluczem jest to, że pierwszy argument musi się nazywać self. Self to jest dokładnie ten obiekt, który wywołuje ten konstruktor. Zawsze self będzie tym reprezentantem tego obiektu, tą taką referencją do tego obiektu, na rzecz którego wszelkie metody są wywoływane, czy to konstruktor, czy inne. Zatem self to po prostu ten obiekt, który. Właśnie utworzyłem. Wewnątrz całego konstruktora ten self to jest właśnie ten obiekt, który wywołał konstruktor. W naszym wypadku, gdyby to było o jeden organizm, no to o jeden będzie reprezentowany przez to self. A jeżeli tu niżej macie o właśnie w tym miejscu utworzony nowy obiekt book, który jest właśnie obiektem klasy książka i ta książka ma w nawiasach jakieś parametry podane, zaraz to omówimy, to ten book. To jest właśnie reprezentowany przez ten self, zarówno w konstruktorze, jak i w każdej innej metodzie. Zatem, co tu mamy? A więc ten pierwszy argument konstruktora to po prostu self, a potem są inne argumenty. I tu mam y, trzy argumenty. Dwa są takie, które trzeba podać, trzeci jest domyślny. To jest tak, jak normalnie byśmy funkcję tworzyli, tylko to już jest metoda, bo funkcja w klasie to metoda. Zatem konstruktor wymaga przynajmniej dwóch argumentów. I trzeci jest opcjonalny, jak go nie podam, to domyślnie ustawi się rok 2019. Tutaj mamy jakiś opis, to już wiemy, co to jest za cząstka. Tutaj, jak widzimy, w konstruktorze, który jest tylko funkcją, też mogą być takie opisy. No i tu mamy informację. Uruchomiono konstruktor klasy książka. To będzie wiadomo, że na pewno ten konstruktor się odpalił. I tu popatrzcie. Do obiektu właśnie utworzonego tworzę sobie jego pole. Cechę, własność, tytuł, i tam wprowadzam to, co jest tym argumentem konstruktora. W praktyce, tu jest moment wywołania tego, i zobaczcie, pierwszym argumentem jest Wiedźmax, i to jest właśnie to, co będzie tytułem dla mojego obiektu Book. Zatem ten obiekt Book będzie posiadał pole tytuł, i tym tytułem będzie słowo Wiedźmax. Autorem będzie Fungery. Rok natomiast, zostanie domyślnie pobrany z argumentu, który tutaj był. Gdybym podał jakiś inny rok, to byłby ten inny, a tak to będzie ten domyślny. Też już ten mechanizm znamy. I teraz uwaga. Mam tu taką zmienną. W konstruktorze z reguły definiuje sobie takie różne dodatkowe zmienne, jakieś cechy, własności tego obiektu. I tu tworzę sobie taką zmienną, którą nazwałem sobie prif, ale poprzedziłem ją dwoma. Podkreślnikami. I tu wpisałem jedynkę. I teraz uwaga, to jest taka konwencja Pytona, że ta zmienna jest jakby prywatna. Pyton traktuje zmienne poprzedzone dwoma podkreślnikami, jakby były prywatne. Normalnie w Pytonie nie ma czegoś takiego jak sekcja publiczna, prywatna, chroniona i tak jak na przykład w C, ale powiedzmy, że dąży do tego by jednak coś takiego było, niby nie ma, niby wszystko się zostawia programiście, niby to niepotrzebne, ale jednak jakieś techniki tej ochrony niektórych danych zostały i są dostępne i to jest jedna z takich właśnie technik, że jeżeli poprzedzę nazwę zmiennej dwoma podkreślnikami, to Python będzie traktował tę zmienną w klasie jak gdyby była prywatna. Nie da się do tej zmiennej tak po prostu z zewnątrz dobrać, czyli metody tej klasy będą mogły tej zmiennej, tej zmiennej używać, ale bezpośrednio obiekt z zewnątrz klasy do tej zmiennej się nie dobierze. Zresztą zaraz to na przykładach zobaczymy. I tutaj taka jeszcze ciekawostka, że tak naprawdę to to jest tylko udawanie, że ta zmienna jest chroniona. Też będę się mógł do niej dobrać, tu w komentarzu macie w jaki sposób. Obiekt, tutaj jest ogólnie, tu mógł być na przykład bóg. Jeśli napiszę kropka, podkreśnik, nazwa klasy, a potem dwa podkreślniki i nazwa tej zmiennej, to dobiorę się do tego obiektu nawet spoza klasy. Czyli niby to tutaj jest chronione, ale tak nie do końca. Bo jak znam tę ten, ten formę zapisu, tę konstrukcję, to i tak mogę się do tej chronionej zmiennej dostać. Niżej mamy destruktor. Czyli taką metodę, która jest wywoływana w momencie, kiedy obiekt jest usuwany z pamięci. Destruktor jest domyślny, ja go tutaj ręcznie podałem. W ogóle konstruktor i destruktor może być domyślny, czyli wywoływane te dwie metody są tworzone nawet, kiedy ja ich nie podam. Wtedy są to takie metody domyślne, które tu pyton dostarcza, no ale można je właśnie stworzyć samodzielnie. Zresztą, zobaczcie, tu w organizmie nie było takich metod. Tutaj już są, czyli metoda. Powoływana, gdy obiekt się tworzy, i metoda destruktora, gdy obiekt kończy swoje życie. A zaraz zobaczymy, jak to działa w praktyce. Zatem w tej linijce tworzymy obiekt Bóg klasy książka. Dwa argumenty, jak już mówiłem wcześniej. Jeżeli jest prawdą, że takie przypisanie wywołuje konstruktor, no to na ekranie przynajmniej powinien być widoczny ten napis. Uruchomiono konstruktor. I widzimy, no jakże, żeby inaczej, uruchomiono konstruktor klasy książka. Działa. Zatem Bóg odpalił ten. Konstruktor. A skoro odpalił, to self w środku konstruktora jest dokładnie naszym tym bookiem. Zatem, kiedy potem wyświetlę sobie book autor czy book rok, to powinny te wartości przekazane tam być. I rzeczywiście mamy, autorem jest Fandrzej, a rok to jest ten domyślny 2019. A teraz uwaga, spróbuję się dobrać bezpośrednio do tej zmiennej priv, czyli na obiekcie book wywołać tę ten, ten, te cechę, jakby pobrać tę cechę chronioną. Dlatego używam try, bo normalnie by tu mi wyskoczył wyjątek, ale dzięki temu, że tutaj przechwycę ten wyjątek, i rzeczywiście, zobaczcie, on się tutaj przechwycił, nie udało się wywołać bookpodkreślnik podkreśnik, podkreśnik priv, ponieważ książka objekty znał no tribut. tak jakby on. Ja wiem, że on tu jest, ale dla niego nie ma, nie istnieje, koniec. Czy na pewno nie istnieje? Linijkę niżej. Stosując ten trik, który tu w komentarzu mówiłem, tylko już na konkretnym obiekcie Bóg, dobrałem się do tego PRIF, bo jest tutaj jedynka, widzicie? Zatem ten PRIF tam jest i wcale nie muszę łamać zasad tej ochrony. Dob dobrałem się do niego, więc tak naprawdę pyton niczego tu nie chroni, ale stwarza wrażenie, że chroni, więc... Powiedzmy, w bezpośredni sposób nie mogę inwazyjnie w takie chronione dane wchodzić, ale w sumie to i tak mogę. Mówiąc krótko, Python nie ma czegoś takiego jak sekcje publiczne, prywatne. Tak naprawdę w praktyce nie ma. A znamy to z innych języków, jak chociażby z C. Czy to dobrze, czy to źle? To naprawdę jest temat dyskusyjny i tu nie ma co tego roztrząsać. Są sytuacje, w których super jest, kiedy mamy taką bardzo dużą kontrolę nad kodem, a są sytuacje, kiedy jest po prostu przerost formy nad treścią. Zatem ma to swoje zastosowania. Tak po prostu jest, taka cecha języka i tyle. Nie roztrząsam, czy lepsza, czy gorsza. A tu mamy dowód, że odpala się również destruktor. Jawnie wywołuje tutaj del book, czyli mówię tam kasuj to wywal z pamięci. Zatem... Bóg powinien przestać istnieć, ale skoro zdefiniowałem samodzielnie destruktor, to znaczy, że zanim zostanie w ostateczności wyczyszczony z pamięci, wyrzucony ten obiekt, to jednak ten destruktor powinien być wcześniej uruchomiony. No i jakże już by inaczej? Patrzcie, jest kaboom, tu wybuch, jest aż jedno polecenie w naszym destruktorze. No, nie trudno sobie wyobrazić, że może być ich więcej. Jedno wystarczy, żeby zobaczyć, że destruktor rzeczywiście został uruchomiony, i tu też Argument konieczny to jest ten self. Delbuk, kabum, nie ma buka. Przyjrzymy się kolejnej klasie, tam będzie trochę więcej takich ważnych w pytanie istotnych mechanik. Skupcie się. Przed nami klasa punkt, której konstruktor przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy, oczywiście, self musi być. Pozostałe to XY, czyli po prostu współrzędne tego punktu na płaszczyźnie, jak się domyślacie. A tu są jeszcze takie dwie zmienne, które pokażą, jak zastosować pewne techniki, z czego jedna jest prywatna, że to niby tam chroniona. Mamy też bardzo ciekawą metodę, jako drugą, taką metodę, która ma dwa podkreślniki na początku i na końcu, a sama to jest STR. Bardzo ciekawa metoda. Normalnie jeżeli chcemy wyświetlić bezpośrednio obiekt, to często będzie się pojawiać mógł taki komunikat, że no nie wiem jak to wyświetlić. Ja wiem jak się wyświetla liczby, jak się wyświetla napisy, czyli jakieś takie najprostsze literały. No ale obiekt to z reguły jakaś złożona konstrukcja. No co to znaczy wyświetl obiekt? No interpreter może nie wiedzieć. Ale jeżeli umieszczę taką metodę w mojej klasie punkt, metodę. Właśnie o takiej dokładnie nazwie, która jako argument przyjmuje nasz obiekt, na rzecz którego ta metoda będzie wywołana, to to oznacza, że taki obiekt, kiedy pojawi się jako argument dla funkcji print, już będzie wiedział, jak się wyświetlić. Potem to zobaczymy w praktyce. Teraz już wiecie, że taka metoda pozwala jakiś tekst wyświetlić, gdy chce wyświetlić bezpośrednio obiekt. A tu co robię dokładnie? Ano, tutaj tworzę sobie taki napis, wzorzec, template, który będzie miał taką konstrukcję w nawiasach kątowych, i tu w tej konstrukcji pojawiają się takie nawiasy klamrowe. Jeden, drugi i trzeci. I teraz ta konstrukcja to jest tak jakby pewien format tekstu, taki wzorzec, i ja mogę sobie tutaj ten wzorzec potraktować taką metodą format i podać tutaj trzy zmienne. Te zmienne będą stawione po kolei w miejsce tych nawiasów klamrowych. Otwarty, zamknięty, otwarty, zamknięty, otwarty, zamknięty, i to jest pierwsza zmienna, wyląduje tu, druga, ten argument tu podany, tu, trzecia tu. Zatem yy, z napisami, z tą klasą napisową, właśnie wiąże się taka ciekawostka, że można tam wykorzystać metodę format, która w ten sposób najpierw jakby przygotowuje pewien tekstowy szablon, a później pozwala wypełnić odpowiednie miejsca przygotowane tam wcześniej jakimś konkretnym, jakąś konkretną wartością i tutaj wkładam sobie właśnie te pola x y i b te prywatne pole dlaczego mogę się tu odwołać do prywatnego pola a we wcześniejszym przykładzie tutaj nie mogłem i tu byłby wyjątek gdybym go nie obsłużył a dlatego że dostęp do pól prywatnych w metodach samej klasy jest możliwy to tylko na zewnątrz nie jest możliwe. Zatem STR pokazuje, tworzy mechanikę, no inaczej, wraca jakiś napis, który chce wyświetlić, gdy ktoś chce wyświetlić bezpośrednio obiekt, a nie jakąś jego konkretną cechę, tylko sam cały obiekt. Tyle jeśli chodzi o tę metodę. Przyjrzyjmy się jeszcze następnym, a później będziemy to wszystko w przykładach analizowali. Kolejna metoda to jest taka najzwyklejsza metoda która, jak wiemy, klasa tym się różni od zwykłych typów, że ma sobie właśnie takie metody. No i mamy tutaj metodę, nazwałem ją metoda, która też przyjmuje argumenty. No tu przyjmuje tylko ten self, bo to musi przyjąć, a i tutaj po prostu coś sobie wyświetlam. Jakaś tam metoda. Klasycznie. Takich metod może być oczywiście wiele. I teraz metoda tak zwana statyczna. W pytonie potrzebujemy do tego tak zwanych dekoratorów. O, nie cierpię tej nazwy. Programista programuje, a tutaj programista pytona dekoruje. No, może ktoś chciał taki efekt uzyskać. Mi się nie podoba to słowo, ale to nieważne. Jeżeli poprzedzę definicję metody o takiej jak tu. Takiej zwykłej metody. Słowem małpka static metod, o takim czymś. Zobaczcie. Ta sama linijka, ta sam tutaj poziom, nie? i tu jedno słówko, i od razu metoda. To ta metoda będzie związana nie z konkretnym obiektem, ale z całą klasą. To jest właśnie metoda statyczna. Znana z takich języków jak chociażby C. Tutaj, żeby taką metodę utworzyć, muszę właśnie poprzedzić zwykłą definicję metody tym dekoratorem. Czyli troszeczkę się będzie, dosłownie, będzie się ta metoda zachowywać jak te pola na początku, że są przypisane do klasy organizm, a nie do konkretnego obiektu, choć obiekt może je przywołać. Podobnie będzie tu. Ta metoda statyczna będzie przypisana do klasy, a nie do konkretnegoż tylko obiektu. W tej metodzie wyświetlam jakiś napis, zwracam jakąś prawdę. To no, nie jest istotne. To, co robią te metody, nie jest istotne. Tu chodzi o te techniki, żebyśmy je poznali. Później zobaczymy, jak to działa. Idźmy dalej. A tutaj macie metodę chronioną. Ta nasza metoda to tam akurat tylko zwraca prawdę, ale. Tutaj ta metoda zachowuje się dokładnie tak jak zmienna chroniona, jak cecha chroniona. Czyli poprzedzamy nazwę metody dwoma podkreślnikami, i od tego momentu bezpośrednie wywołanie tej metody nie będzie możliwe. No, chyba że zastosujemy ten trik jak w przypadku tej rzekomo chronionej prywatnej cechy. Natomiast tu, jeżeli ten trik zastosujemy, to oczywiście metodę będzie i tak można przywołać, ale już tak nie bezpośrednio. Zatem, nie tylko mamy tak jak o w w tym miejscu zaraz gdzie to było nie tylko mamy chronione o tak jak tu zmienne tak ale też metody no i tu jest właśnie taka, taki przykład metody chronionej a niżej mamy taką sekwencję getterów setterów deleterów to są takie specjalne dekoratory które tworzą specyficzne metody które w zasadzie nie są metodami których się używa w ciekawy sposób zaraz zobaczycie na czym to polega, ale tak dopiero w działaniu. Zatem te property, alpha setter, alpha deleter i tu znowu property, to jest jeszcze ta część tych takich elementów nieomówionych w klasie punkt. To będę omawiał już kiedy zobaczymy konkretny przykład, bo będzie trochę łatwiej. Zacznijmy jednak od tego w konkretnych przykładach, popatrzcie. Po kolei. Tej linijce tworzy sobie P1, który jest obiektem mojej klasy punkt. Jako argumenty jawnie podaj x, podaj y. Tutaj niejawnie, ale on wie, że to pierwsze to jest x, to drugie y. Mamy więc dwa punkty. I popatrzmy, teraz odpalam print P1. Normalnie, gdybym nie zdefiniował tej metody str, o której mówiłem wcześniej, to komputer, interpreter nie wiedziałby. Uciekło mi, zaraz jestem tu. Nie wiedziałby, jak ma to wyświetlić. A on sobie z tym poradził i wyświetlił to. Dlaczego? No bo dokładnie to każe mu zwrócić metoda str i to, co ona zwróci, będzie wyświetlone. I mamy tutaj punkt x równa się 1, y równa się 5. W miejsce tych klamerek zostały wstawione chx, chy. I jeszcze zostało wstawione to, co tam było w tym beta, czyli ta tajemnica. Elegancko. Print p1 zachował się zgodnie z przewidywaniem i odpalił naszą metodę str. Sprawdźmy dalej. Tutaj mamy zwykły przykład wywołania jakiejś tam metody. Po prostu obiekt p1 kropeczka metoda nawiasy. Nawiasy sugerują, że nie mamy do czynienia z cechą, z jakąś tam własnością, tylko właśnie z metodą. I tutaj metoda statyczna. Wywołana, zobaczcie, nie z obiektu p1, ale właśnie z całej klasy punkt. Tu jest efekt wywołania metody, a tu jest efekt wywołania metody statycznej. To te printy w tych metodach Zadziałały. Zatem metody się faktycznie uruchomiły. Tutaj spróbujemy uruchomić na obiekcie P1 metodę chronioną. Jeżeli się nie powiedzie, czyli nie pozwoli mi uruchomić metody chronionej, no to powinien tutaj wyjątek się przechwycić i przechwycił się. Popatrzcie, jesteśmy w tej linijce, napis tylko to. Zatem takie bezpośrednie wywołanie metody, kiedy jest ona chroniona, nie wyjdzie. Ale już takie. Wyjdzie. Zatem taka ci ona chroniona, jak to i te PRIV, co tam wcześniej było rzekomo chronione. No i mamy dowód, że to jest faktycznie metoda chroniona. Nie da się jej bezpośrednio wywołać. Uwaga! Tutaj tworzymy sobie nową własność dla obiektu, konkretnie P1, nie dla całej klasy. I widzimy, że jeżeli chcę jakieś pole utworzyć, nową cechę, to po prostu kropeczka, wymyślam nazwę, wpisuję wartość, jak już to wyświetlę, to to będzie. O! Nie musiało to być. W konstruktorze. Nie mam tutaj żadnej cechy wartości. No, A już jest. I to jest mocne. To jest mocne w pytonie. W takim C muszę to jawnie zadeklarować, co też nie jest błędem, bo jeżeli kod chce mieć nad nim pełną kontrolę i żeby się nie pojawiały niezadeklarowane wcześniej rzeczy, to jeżeli to mi pasuje, to jest mocne. Jeżeli nie chcę takiej wielkiej kontroli, mój kod jest krótszy, to to też jest mocne. Przyspiesza programowanie, choć może być mniej czytelne. Dlatego jest tak ważne robienie dobrej dokumentacji, to tak na marginesie. Spójrzmy dalej, bo tu właśnie pojawią się użycia tych wszystkich dekoratorów i jest dosyć istotne, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo jest to takie specyficzne dla Pythona. Zobaczcie. Wracamy teraz do definicji naszej klasy Punkt i przyjrzymy się tym property, tym alfa setterom i tak co tutaj tak naprawdę mam w tym miejscu? Na razie to przeanalizujmy, a potem zobaczymy, co to robi, jak to działa. Otóż mam tu słowo kluczowe property, to jest ten dekorator, i tu mam taką, jakby metodę, którą nazwałem sobie alfa. Ma ona, jak zwykle, self, no bo tu wszystkie metody muszą, choć zaraz zobaczycie, że to nie jest do końca metoda. To jest taka specjalna metoda, która w zasadzie nie jest metodą, ponieważ wiąże się z polami, z cechami, z własnościami, a nie z metodami. I ona ma tutaj, coś, tutaj akurat wyświetlam napis, ona coś robi, ta metoda, ale musi też zwrócić jakiś wynik. Te property oznacza, że tak jakby ta metoda będzie udawała cechę. Własność. Jakby to, mimo, że to jest metoda, to ona będzie udawała, że jest cechą. I będę wywoływał tę metodę, jakby nie była metodą, tylko cechą właśnie. W praktyce ja sobie tutaj zwrócę faktyczną cechę. Cechę alfa. Ale tu tworzę metodę o nazwie alfa, której będę używał, jakby była cechą alfa. Patrzcie, to na chwileczkę ominę. To jest tylko taki dowód, że alfa nie jest faktycznie metodą. Tutaj wyskoczyłby wyjątek, gdyby nie była metodą, i wyskakuje, ale go obsługuje. To czym jest to alfa? Popatrzcie. Mam tu punkt P2, on ma swoją alfę i ja mogę się do niej bezpośrednio dobrać. Jeżeli sobie to wyświetlę, to będę miał to. O, to jest ten non. Widzicie? No to po co ten property? To zobaczcie tu. A tu wywołałem sobie, pobrałem sobie, przeczytałem sobie czytanie, taki pobieram coś, taki get. Pobrałem sobie własność alfa. Ale ja nie mam własności alfa. Hmm? Nie do końca nie mam. Mam tu coś, co jest wprawdzie metodą, a nie własnością, ale będzie traktowane jak własność. Zatem co się stanie? To alfa zwróci mi to, co zwróciłaby metoda, tak jakby to była pewna cecha. A w praktyce, ponieważ zwracam tu sobie tę alfę, to takie wywołanie zwróci dokładnie to samo, co to. I to jest to miejsce non. Tyle tylko, że wcześniej jeszcze jest informacja na ekranie, a tu pobieramy sobie alfę. Dokładnie, bo wywołanie tej metody alfa, tak jakby nie była metodą, tylko cechą, bo gdyby była metodą, to tu powinienem mieć dwa nawiasy, a nie mam. Samo takie alfa zwróci mi przecież dokładnie to. Zatem, wprawdzie mogłem się do tego dobrać bezpośrednio, ale mogłem też zrobić to w ten sposób. Pytanie, a po co to? A to jest bardzo dobre narzędzie, bo czasami nie chcemy tylko pobrać zmiennej, ale wraz z pobraniem pewnej zmiennej chcemy uruchomić jakieś procesy. Podam przykład. Chciałbym logować sytuację, w której ktoś przeglądnie jakąś informację. Powiedzmy, że mam policyjną bazę danych i ktoś przegląda bazę kryminalistów. Chciałbym, aby za każdym razem, gdy zostanie wyświetlony jakiś kryminalista, przy okazji pokazania na przykład jego wieku, Dodatkowe jakieś rzeczy się działy. Czyli, niby pobieram sobie tylko wiek, taką cechę, pokaż wiek, ale to nie jest wiek. To jest cała metoda, która udaje, że jest tylko wiekiem, że jest jedną wartością, a po, tam gdzieś po drodze może uruchomić całe procesy logowania, informowania, alarmowania i tak dalej. Zobaczcie jeszcze raz. Traktuj tę metodę, jakby była cechą, ale to jest metoda. Ja tu mogę wstawić tysiące instrukcji. Używam, jakby to była cecha, jedna pojedyncza wartość. Zwróć mi tam alfę. A to, że tam po cichu, w międzyczasie, wiele rzeczy się zadziało. Moc Pytona. Co więcej, mogę sobie samą tę wartość alfę przecież podmienić. Nie ma problemu. Jak to potem wyświetlę, to już będzie setka. To widzimy, że to nie jest jakaś chroniona wartość czy coś. Ale mogę też i to jest też dobre, patrzcie mogę sobie tu wykorzystać tę alfę. I przypisać w ten sposób 10. Co tu się stanie? Teraz będzie odpalone nie property, bo property tylko coś zwraca. Teraz będzie setter uruchomiony, a więc ten drugi dekorator alpha setter że kiedy wywołam metodę alfa, ale w kontekście przypisania wartości, czyli tak, jak mu chciał coś przypisać do metody, zobaczcie co się stanie. Tu mam alfa, Pierwszy argument jest self, ale drugim jest jakaś wartość. To, co będzie wpisane, kiedy zostanie użyty taki kontekst. I wtedy ten kontekst takiego przypisania wywoła mi setter. I co zrobi ten setter? Ano, na przykład coś wyświetli albo wykona milion innych rzeczy. Oto to mamy tu. Zanim przypiszę wartość, mogę wywołać czyniąc, co, to, coś tam. Coś tu miało być napisane. Futs. Dobra, nieistotne. Zignorujmy tę część. Tutaj, prawda? No ten. A tu staje się przypisanie. Czyli te V stanie się wartością mojego pola alfa, na przykład. Zatem przechowam sobie tę wartość. I znowu, to jest metoda. Metoda alfa, ale dzięki temu dekoratorowi, temu setterowi, będę tej metody używał. Będę tego, tej metody używał, jakby była cechą. Getter to jest to miejsce, kiedy wywołuję pobierz dane. Setter ustawiam dane. Property pobieranie danych. Taka forma alfa.setter i tak nazywam też tę metodę. To jest wpisywanie danych. Czyli podsumowując raz jeszcze, to się wtedy zapamięta. Wywołuję metodę, ale tak jakby była własnością, cechą, jednym polem. Potrzebuję do tego gettera, property, setera, ustawiacza wartości. No ale jeszcze mogę też zmienną skasować. No i tu wchodzi w grę deleter. Znowu mam alfę, ale jeśli poprzedzę ją dekoratorem alpha deleter, to mogę coś wywołać, zanim ją usunę z pamięci. I teraz kiedy ja wykonam o taką operację, popatrzcie tutaj, del p2.alfa, to co się pojawi? No i sobie pokasujemy, bo to no i to będzie tu. Patrzcie. O. No i sobie pokasujemy, bo co mamy robić? A następnie coś tam sobie skasuje. Skasuje sobie tą alfę. Jedną jakoś cechę. Zatem property, setter, deleter to są takie dekoratory, które czynią z metod jakby własność. I to pozwala nam ukryć działania w momencie kiedy operujemy na czymś, co wygląda jak zwykła własność. Ciekawy mechanizm. W praktyce może być to na przykład tak, kiedy setter mógłby być użyty. Wyobraźcie sobie, że gramy w grę i ktoś strzela do postaci i w niej zdrowie spada do zera. I chciałbym ustawić HP na zero, zdrowie tej postaci na zero. Więc tylko wpisać HP równa się zero. I nie chcę myśleć, co ja jeszcze muszę zrobić, pamiętać. Bo ja sobie mogę setter ustawić, że kiedy hp jest zerem, to wywołaj przy okazji masę innych rzeczy. Na przykład, zapamiętaj stan przedmiotów na moment śmierci. Nie wiem, zrób save, a. albo zapamiętaj położenie zwłok, czy coś takiego. Rozumiecie? Dla mnie, skrótowo, tylko hp staje się 0. Zwy zwyczajnie przypisałem wartość do własności, ale tak naprawdę odpaliła się metoda. Mam nadzieję, że rozumiecie, czym teraz jest setter, getter, deleter. Potestujcie sobie to zresztą tak samodzielnie, popatrzcie, poczytajcie moje komentarze, to będzie jasne. A na koniec zobaczcie jedno polecenie print p2.beta. Pobieram sobie, domyślamy się, że to będzie ten property. Pobieram sobie Jakąś wartość, która normalnie byłaby chroniona. Zatem można wykorzystać w tym wypadku te property do pobierania wartości domyślnie chronionej. O, zobaczcie, mam to tu. Tu mam te property. Stworzyłem sobie metodę beta, która zwraca chronioną wartość. W tym momencie słowo beta. Będzie tak naprawdę korzystało z chronionej wartości. No to pytanie, no to czemu sobie bezpośrednio chronionej nie pobrać? A no właśnie dlatego, że samo pobranie chronionej wartości tylko pobierze tę wartość. Tymczasem stworzenie Property pozwala oprócz zwrócenia wartości, tutaj wcześniej wpisać masę poleceń jakiegoś kodu, który na przykład będzie coś monitorował, kontrolował, sprawdzał, czy ja mogę pobrać taką wartość. Nie wiem, jakaś kontrola uprawnień. I tak dalej, i tak dalej. No, to już od programisty zależy, co zrobi z takimi sprytnymi, dziwnymi metodami, które udają cechy własności. Tyle w tym odcinku. To jeszcze nie koniec o klasach. Będzie jeszcze o dziedziczeniu. To jest dosyć takie zawiły temat, no chyba, że już ktoś się w nim orientuje. Jak się ktoś dopiero uczy, to może być trochę zawiły, ale postaram się i przykładem, jakoś tak na spokojnie to omówić. Już teraz zapraszam na następny odcinek ciąg dalszy o klasach, o dziedziczeniu, ale też będą inne ciekawe rzeczy. Miłej reszty dnia.